Witam was bardzo serdecznie z tej strony Maśkowy. To prawda, w troszkę takich ciężkich momentach i smutnych chwilach, ale jednakże odcinek odcinkiem nakręcić trzeba. Oczywiście znajdujemy się przy grobie Wesemira, niestety, na jego pogrzebie, bo Kaer Morhen zostało zaatakowane przez Dziki Gon. Na całe szczęście udało nam się ich przepędzić, a raczej to Ciri wpadła w taki szał, że ich przepędziła. Ale teraz tak, musimy spotkać się z Avalachem i ustalić, co dalej. Także ja was zapraszam do oglądania i lecimy z kolejnym odcinkiem. Zawsze będę pamiętał twoje nauki i twoje poświęcenie. Pewnie, tak to nie. Jak zdrowie? Proszę cię. Serio, Geralt? Takie pytanie w takim Dziękuję momencie. Za wszystko. Jasne. O co ci chodzi? Serio nie wiesz, o co chodzi? Spadaj. Nie chcę mi się prowadzić tej durnej rozmowy. I tu ma akurat Lambert rację. Co SK ma do powiedzenia? O czym myślisz? Nie wyobrażam sobie Kaer Morhen bez Wesemira. Nikt sobie tego nie wyobraża. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. To jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Zostań. Nie, Geralt. To miejsce jest martwe od dawna. Najwyższy czas się z tym pogodzić. Nowej szkoły Wiedźminów to wy tutaj nie założycie, no. Co u was? Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. Narażaliście dla mnie życie. Jak mogę wam się odwdzięczyć? Coś wymyślimy, prawda? Wymyślimy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. I tak. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. Wojna za wojną. Jesteś. Bez Przykro wątpienia. Mi z powodu Wesemira. Dziękuję za pomoc. Jedynie spłaciłem dług. Wracasz prosto na Ardskellig. Nie ma co zwlekać. Wojna z czarnymi nie zaczeka. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem i dziękuję. I na pewno jeszcze skorzystamy z twojej pomocy. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Wesemira. Wiem, że był ci bliski. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódkę a zakąskę. Nie zrozum mnie źle. Pomogę wam cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. I masz tutaj kompletną Musimy rację. Musimy odnaleźć Gon, Redina i dojechać ich jak byk jałówkę. Niestety to nie takie proste. Nam będzie trudno ich znaleźć, a oni mogą odszukać i zaskoczyć nas z łatwością. To jest, wybacz, Geralt, pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się, Geralt. Albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weź się w garść i przemyśl sprawę. Polat ci, Zoltan. Przemyślę. Dobra, to teraz porozmawiajmy z Avalachem. Skitrał się już, kurczę. Zirael ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Chętnie pokłócę się na... Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją.
a potem zgromadzić większe siły. Do Kermoren przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli loże? Większość członkiń loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eilhart, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Trzeba Myślę, spróbować. Że musimy je przekonać. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? Chyba tak będzie lepiej. Nie ufam Loży, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkinie Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. No nieźle, Yennefer. Tris, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Nie tym tonem, młoda damo. Masz rację. Udowodniłaś, że potrafisz o siebie zadbać. Łatwiej poklepać kogoś po ramieniu z myślą, że jakoś to będzie, niż stawić czoła prawdzie. Zirael ma wielką moc, której nie potrafi kontrolować. Stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych. Dopóki nie nauczy się panowania nad sobą, powinna pozostać w izolacji. Pierdzielenie. Po pierwsze, gówno prawda. Tak a po jest. Drugie, jeśli już mówisz o odwadze, to zwracaj się bezpośrednio do mnie, a nie do Geralta. Na razie. No, chyba trzeba za nią pójść. Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż go. No, tuż to. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. No nie układa się to zbyt kolorowo. Ale tak jak Zoltan powiedział, trzeba przygotować kontratak. Nie wiem. Ściągnąć ich gdzieś celowo, ten cały gon. No nie można tego tak zostawić, no moi drodzy. Już i tak za duże straty ponieśliśmy. Działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach. To ile razy mam próbować? Do skutku. Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Nie strzelaj, focha, gówniaro. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zabrać do kupy. No tak, Eny. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda z kelidijskich druidów. Zawsze działa. Hej! No, uśmiechnięty Geralt. A to ci dobre. Czekaj, pożałujesz!
Hej! Oszukujesz! Mięczak! Jeszcze zobaczymy! Przegrałaś bitwę na Śnieżki. No w końcu się cieszysz. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. No nie udało się tym razem, Geralt. Czy mi się wydaje, czy znowu Geralt spojrzał, jakby przełamał barierę? Jezu, co to za brzydkie stopy? Geralt! Geralt! Geralta. Wstawaj! Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Dokąd? Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem, oświeć mnie. Imlerit. O! Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat to idealna okazja. Imlerit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. I to jest plan. Skąd o tym wszystkim wiesz? O sabacie i o Imlericie? Avalach opowiadał mi o tych, którzy nas ścigają. Twierdzi, że wiedza daje przewagę. Chodź, pogadamy po drodze. Prowadź. Przecież nie będziemy jechać do cesarza, no co wy? Choćby się waliło i paliło, cesarz jest po prostu... w drogę. Mało interesującą nas opcją, dlatego... Po bitwie w Kaer Morhen, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlerita. Postanowiła go zabić. I przemawia za mną, za tym pomysłem to, że jest przemyślany, jest dobra okazja i trzeba pomścić Vesemira. Także nic innego wybrać nie mogłem, a tak jak już powiedziałem, cesarz nie się cmoknie. Nie będziemy z nim w ogóle rozmawiać, nie będziemy, nie ma takiej opcji, nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Ciri na pewno i tak u niego nie zostanie. Tylko mam nadzieję, że finalnie zostanie z nami. No a my co? Zbieramy się w takim razie na sabat. I sprzedamy Imlerytowi wysłowiowego klapsa na dziąsło. Tylko fajnie by było, jakby ten sabat się wczytał jeszcze dzisiaj. Bo niestety moje PS4 już chyba przestaje kompletnie domagać. Tak. A jak chcecie pomóc, to pod ikonką, pod całym playerem na YouTubku macie ikonkę wspieraj, także jak chcecie. Jest to do waszego dostępu. O.
dobra, dopływamy. Jesteśmy w Velen. Krajobraz tak trochę. Średnia hawajska bez ananasa. Gdzie my tą łódeczką w takim razie dopłyniemy? Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Art Cerbin, dom pań lasu. Oho. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Nie żyje. Powiesił się po śmierci żony. Właśnie. Jego córka jest w Nowigradzie. Szkoda. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. W Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Nie ma najmniejszego Chłopi problemu. Chłopi z Velen nazywają tę noc świętem darów. Nie wiem Ślady dlaczego. Wielu stóp. Przeszedł tędy tłum chłopów. Dobrze, Ciri. Chodźmy zatem na górę. I zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Na tym całym sabacie. Avalach mówił, że słabością Imlerita jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Avalacha. No proszę, jaka ciekawostka. Uczeń przerósł mistrza. Strzelać? Nie, ja mu głos służył tym panie. Niech podejdą. Ale... Przyszli na święto. Nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować. Chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska. Dosiądźcie się. Jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. Nie mamy na to czasu. Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie się przysiądziemy, prawda? Mów za siebie. Chodźcie za mną. Pamiętaj, Ciri, taktycznie. Najpierw strategia, później działamy. Co, lecimy z wymownymi spojrzeniami? Powiedziałeś, że nie przejdziemy przez bramę. Co roku na górę wchodzą młodzieńcy i dziewczęta, ale nigdy więcej niż troje. Niech zgadnę. Młodzieńcy i dziewczęta nie wracają? Wracają szczęśliwi. Rzadko które zostaje potem w Velen. Ruszają szukać lepszego życia w świecie. Mówiłeś, że panie schodzą do was ze szczytu góry. Jeśli są łaskawe. Mój ojciec opowiadał, że przechadzały się od ogniska do ogniska, słuchając próśb i skarg. Wtedy co roku czekamy, aż znów przyjdą. To trochę lat minęło. Czyli zdarzało się to dawno temu. Nie ma co liczyć na szczęśliwy traf. Tak, spróbujmy dostać się na szczyt góry. Na nas już czas. Śpieszno wam zobaczyć, panie? Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Chodź, Geralt, musimy zdążyć przed brzaskiem.
Idźcie do namiotu i stańcie przed Teklą. To ona decyduje, kto jest godny stanąć przed paniami. Disco. Porozmawiaj z Teklą i uzyskaj pozwolenie na szczyt góry. Właściwie jej użytek jest dotąd jeszcze nieznany nikomu. Stąd tyle. Kowal jeszcze tutaj jest. No. Pokaż mi swoje to. Co ty masz ciekawego? Oczywiście nic, ale możemy ci sprzedać ten złom. To wyląduje w Korwobianko na ścianie. Bo skoro jest to mieczek z Kaliga od Kracha, to nie będziemy go sprzedawać. A że jesteś to mało interesujący, to po prostu idziemy dalej. Popatrz, dziecko. No i to porządku. Znam je. Ma na imię Janek. A niech mnie. Wróciłeś. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. Tak. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja... No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? A co ty tutaj robisz? Gdy widzieliśmy cię ostatnio, miałeś na pieńku z wiedźmami. One na swój sposób akceptują moją obecność i chcą mnie na swoim święcie. Dostałem zaproszenie nie do odrzucenia, jak co roku. To akurat coś nowego. Pokręcę się tutaj. A gdy słońce wstanie, wrócę do siebie. A wy? A my chcemy się dostać na górę. Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Prawda. Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara Tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Takiej opcji nie ma. Dlaczego uważasz, że nie dostaniemy klucza? O rany, gorzej niż z dziećmi. Na szczyt góry wpuszczają najwyżej 3 osoby. Tylko pięknych młodzieńców lub gładkie dziewuchy. Dostają klucz, mogą otworzyć bramę i pójść na spotkanie z wiedźmami. A my ani jedno, ani drugie. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? Potrafię znaleźć zaginiony głos. Więc idź i poszukaj głosu rozsądku. Powie ci, żebyś zawrócił, bo z wiedźmami nie ma żartu. Janek! Jesteśmy tutaj, bo szukamy elfa o imieniu Imleris. Ciri uważa, że jest gościem wiedźm. Taki wielki w pełnej zbroi? Idziecie w dobrym kierunku. Rzeczywiście jest na szczycie góry. Widziałaś go? Tak, po raz pierwszy na moczarach. Woda zamarzała pod kopytami jego konia, a wczoraj drugi raz widziałem, jak zmierzał tą drogą. Dlaczego go szukacie? Zabił mojego przyjaciela. Na twoim miejscu nie szukałbym zemsty. Nawet wiedźmy czują przed nim respekt. To jest żadne ostrzeżenie. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Teklę. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Okej, okay, czyli trzeba szczerze porozmawiać Słońce z Teklą. Zaszło, słowiku. Bez żadnego owijania w bawełnę. Jeszcze nie gotowy. Trzeba zaczekać. Trzeba Tekli powiedzieć, że chcemy dać Imleritowi klapsa na dziąsło. Jeśli panie mają sprawę, to czemu nie dają na niczym? Nie spotkacie się z paniami. Odejdźcie. Mam chyba słyszałem głos Gantera. Pogadza się. Kto to? Podejdź tu, dziewczyno, no dalej. I brawo za rozpoznanie. Tak, jaka ona jest?
Wąskie biodra, błyszczące oczy. Charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Nieważne, już wiem. Kontrolne spojrzenie. Wybieram cię, dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Ciri? Świetnie. Kto nie chciałby spotkać się z paniami? Mój towarzysz idzie razem ze mną. Co też kot przeniosł? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Ma żmijowe oczy. Tak. Cuchnie zakrzepłą posoką i trupem. Na dodatek jest stary i bezpłodny. Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. Nie ma takiej opcji, moja droga. Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. Dziewczyno? Jest sprawniejszy niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabije każdego, kto stanie mu na drodze do celu. Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku. Jeśli uważasz, że podołasz wyzwaniu. O jakim wyzwaniu mówisz? Powiedz mu. Trzeba zejść do jaskini i zanurzyć się w podziemnych wodach. Na czym polega haczyk? Woda jest głęboka i ciemna. Nie ma najmniejszego problemu. Przyjmuję wyzwanie. Chodź. Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Przynieś mi tę monetę. Żebyś ty zaraz nie spadła sama. Coś się zdarzy. Coś się zdarzy. Opa. Dobra, to płyniemy. To potrafisz, Geralt, szybciej? Ta-dam! Lisa, potrafisz tam przeskoczyć, Geralt, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Czyli musimy wrócić tą samą drogą. Dobra, nie ma problemu. Przepłyniemy nawet i takie bagno. Wspaniale. Co, bies? No chodź tu do mnie. Czym do ludzi, gówniaku?
To coś mi tu zawibrowało na padzie. Okej, okay, czyli jednak fałszywy alarm. No i co, babiczko Teklo? Zaczynałam się już martwić. A co ty? Chodźmy po klucz. Coś się zdarzy. Coś się zdarzy. Wrócili. Czego chcecie? Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchniesz szlamem. Bo tam ją wrzuciłaś? Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Marika, otworzę wam wrota. A teraz idźcie. No i fenomenalnie. Bo nie musiałaś nurkować tej jaskini. Nie ma. Jesteś wiedźminem i nurkowałeś już w naszym miejscu. To nie też się prawda. Opowiem ci o zleceniu na Zeura. Niech rozpocznie się święto. Ale, moi drodzy, ten odcinek już właśnie sobie zakończymy na tej górze, przed wejściem na jej szczyt. Bo fajnie chyba z przytupnięciem będzie zacząć następny odcinek, a ten już osiąga swój wymierzony czas, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że oczywiście się spodobało i widzimy się już jutro. Do zobaczenia.